To pauza. Przeżyłem. No, ja nie. Nie mam HP w ogóle. Jezus, ale kindo. No to trudno. Fajne cheaty. A może reinstal LBS-a czy coś? Zrobiłem już tam kilka razy. Hej. Servus. No, servus. Tu Tom. Nic. Czekaj, szukam dalej. Jak coś się nie dziwcie, bo jestem na mojej siostry koncie. Okej. Okay. Jest, czekaj, muszę znaleźć jakąś nagrywarkę ekranu, która nie jest OBS-em. No. Więc jak coś się nie dziwcie. Ale okay. O czym ty mówisz? No o koncie na Discordzie, bo moja siostra założyła i mi się nie chciała otworzyć, więc no gadam przez jej konto. Okej. Okay. Więc jak coś się nie dziwcie. Czemu się nie dziwimy? No, a ja ten serwer sam dodałem, bo po prostu mi się chciało. Co będę gadać tylko z dziewczynami, tylko mu to serwer z dziewczynami, a z kami nic. Aha. To może dobrze, nie wiem. Więc jak ktoś się nie czepiać. Niczego się nie zrobiamy. Czemu nie działają normalne nagrywarki ekranu żadne, tylko OBS działa, który nie działa? Ja muszę odinstalować i zainstalować. Zrobiłem to 10 razy dzisiaj. Dalej no. Nie działa OBS. To głupie. No nie wchodź mi godą. Czekajcie. Kasper? Dobra, już chciała gadać z swoimi koleżankami. Okej. Okay. Powiedziałem, że... No nie, bo teraz gadam z wami dopiero co rozpocząłem rozmowę. No. Dobra, wpisałem nagrywarkę ekranu i od razu przeskanuję tym MCAP, bo jak to nie będzie wirus, to hit. Oczywiście są tylko takie, co Google nagrywają w tym. Jezus, czemu nie może być takie po prostu... Jakim prawem jest tylko OBS? Przecież to jest jakaś hegemonia. Powinny być przynajmniej dwie aplikacje, żeby konsument mógł wybrać. No. No dobra, czekaj, dam ci na chwilę. Ej, czekajcie, bo moja siostra do tej Zuziolki. Aha, okej. Okay. Hej. Servus. Pogadamy? Ale o czym? Zuziolką mówię. Kasper, tak. Chodźmy na Max 2. To była najbardziej cringe'owa sytuacja w moim całym życiu. Tak, czy to dziecko to był jakiś Ukrainiec? Nie mam pojęcia, ale to było tak tego cringe'owe. Nie mam, ale... No nie wiem. Dziwnym akcentem mówił. No, jakby ukraińskie dziecko było przez brzuch. Mhm. O Chrystusie, no. Ale nie, bo to chyba jest po prostu wina mojego wejścia do kompa. Nie no, to jest katastrofa. Ewentualnie ty będziesz nagrywał i streamował, nie? No sumie. Jezus Maria, wszedłem na chwilę, co bez limitu. Słyszałeś, co się tam dzieje? Ukraińskie dziecko gada przez brzuch. Czy tam teraz gadałem do dziewczyny jakieś? Dziewczyny jakieś. A to wcześniej było ukraińskie dziecko, które mówiło, że zaraz jego siostra będzie rozmawiać, czy coś takiego. I się strasznie wkurzało, że nie wiem. Że coś. Ale brzmiało, jakby ukraińskie dziecko lat 9 mówiło przez brzuch po prostu. No prawda. Już nic nie mógł na chwilę. Ale u psiku zrobiłem. Co człowieku? Ty się to był zamach. Chodźmy tam może. Tam? Jak w sumie nie najgorszy pomysł, dawajcie. No jo. Jest tam moja siostra, już poszła, bo dosłownie nie mogła. Okej. Rozumiem. A co grocie? No w ogóle jak ktoś grocie, nie? W sensie aktualnie nie, ale ja bym proponował rozgrywkę w grę Dead by Daylight, bo jest na Steamie, znaczy na Game Passie teraz. Ej, dobra. Ile waży? Nie wiem. Dead by Daylight waży... Dobra, nie wiem, bo moja siostra cały czas błaga, bo chce gadać z Zuziolką. Okej. Nie, pogadasz, weź wreszcie się odczep, później se pogadasz. Jesteś z Ukrainy? Dobra, idź za. Czekajcie chwilę.
To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Bo on rozmawia z siastrą. No. Są sprawy ważne i ważniejsze, Igor. Ej, ale Dead by Dying Light będzie na Epic Gamesie. Ej, to powtórzcie tą grę, bo nie zapamiętam. Dead by Dying Light. A skąd jesteś? Jesteś może z Ukrainy? Co? Jesteś z Ukrainy? Nie. Po prostu nie mam problem z gadaniem, no i takie to, no. Nie czepiajcie się. Nie czepiamy się. Czysta ciekawość tylko. Bo nie, wszyscy tam gadają, że jestem z Ukrainy, czy coś tam. Po prostu głupi ludzie tam ze mną do szkoły chodzą. Okej. Okay. Dead by Dying Light to mi się jednak pomyliło. To nie jest to. Ale jest jeszcze taka jedna fajna gra, tylko ona mega dużo waży, więc musieli, chyba jutro byśmy musieli zająć się. Ja chyba nawet nie mam pobraną. Chodzi, i chyba wiem, o którą chodzi. Conan Exiles? Jednak nie. Nie wiem, co to jest. A o co ci chodziło? No, myślałem, że ci chodzi o Dead by Dying Light. Czekaj, no to zobaczę. Nie, tego nie mam, ale to Conan, nie wiem jak się czyta. Exiles. Czekajcie chwilę, bo moja siostra znowu do tej już. Zuziolki. Zuziolka, weź przejdź na dwóch. Okej. Chcieliście tam... Proponuję tam się wbić w ogóle po prostu. Nie, gadają. Niech się gadają, ale co to było? Widzieliście tą tego Wojtyle? Chciałem nawet z limitu 2. Mi się tam nagle pojawił. Nie mogę. Tyle co go było, to teraz tyle go nie ma. Dobra. Conan Exiles. To chyba jest jakiś taki mega fajny koop. Wiem tego music kita i no. Mi zostało po prostu trochę funduszy. No dosłownie nie wiedziałem co z tym zrobić, więc kupiłem sobie tam MP7 Bloodsport i zostało mi 5 zł. Sobie postanowiłem, że kupię sobie 5-7 na Monkey Business. Ale no mam już jednego 5-7, skoro chcę mieć Monkey Business, to ten obecny 5-7 mi nie jest potrzebny. Chciałem go sprzedać, żeby jeszcze sobie jakieś naklejki nakleić. Dobra, jestem już śmigać. Żałuję, że jestem na mojej siostry koncie, bo tak to by było. No ale generalnie wracając, to bym sobie po prostu nakleił za tego fejcowa na mojego obecnego na tego Monkey Business. Naklejki jakieś. Problem w tym, że... do nagrywania niż OBS? No. Jeszcze raz? Nie macie niczego do nagrywania oprócz OBS? No szukam właśnie takiego czegoś. Ja, głupie to OBS. OBS jest normalną aplikacją do nagrywania ekranu. No tak, no ale no powinno działać. No, jest... Powiedzenie, że ci nie działa OBS jest tak jak powiedzenie, że ci nie działa system operacyjny. Znaczy no, miało mi właśnie coś tam nie działa. No właśnie, to się nie, nagrywać normalnie, ale słuchać mnie na jedną słuchawkę, nie? Na lewo. To akurat nie wiem czemu, ale raczej chodzi o stricte nagrywanie tym. Co masz? Znów do tej Zuziolki. Ja chyba z nią nie wytrzymam. No, dobra, siadaj już. Cześć! Cześć! Znów mogę gadać. Tak, fajnie. Jezu. Okay. Co się tu dzieje? Dalej do mnie nie dotarło. Co tutaj się właśnie wydarzyło? Czemu my jesteśmy świadkami? Nie wiem, ale ten Ukraińc mi by szczerze wychodził słowa. Chciałem powiedzieć, żebym sobie za to moje obecne 5-7 nakleił naklejki na tego Monkey Biznesa, ale klikam sprzedaj i mi się nie sprzedaje, abym miał te 2 złote cholerne jeszcze na jakąś naklejkę fajną. Możemy znaleźć jakąś wspólną gierkę do wspólnego pogrania i będzie hashtag fan. Czekaj, sprawdzę, tak powiem, zasoby moje. Mam tu na myśli... Ja bym zagrał w Roblox. Roblox. Ta siostra jest wkurzająca. Serwus. Mam 200 gigabajtów wolnych, a mi się nie chce robić formata. Ja mam gigabajtów wolnych. Nie no, nie ma, nie no, ludzie, nie ma szans, że będę miał 300. Jakby, ja mam maksymalnie 400 ileś, no to nie ma szans. Ja mam wolnych 700, znaczy 500. Ja z 1500 nie korzystam co najmniej, nie wiem, jakiś syf mam pobrany. Jezu, ile gry tylko macie. Gry nie gram. No ja ostatnio ja może na... ten.
Właśnie też muszę zrobić format w koniec końców, jednak mam 1000 gigabajtów łącznie, a obecnie mam 167 zostało. Ja nawet nie wiem, skąd te 1000 prawie się wzięło. Które ja uważam po 5 megabajtów. Graliśmy w Fortnite. Wy się nie uczycie? Co? Wy się nie uczycie? Aż co? No, lekcji nie zrobicie? Czy odrobiliście? Jest piątek, kolego. Wiem, ale no zawsze lepiej w piątek odrobić, bo wtedy się ma już później wolne, tak można ta, powiedzieć. Tak, nie wiem, ja wolę w niedzielę. Nie muszą robić zadań domowych. Nie. Co? Jakby... Słuchaj, nie wiem, w której jesteś w klasie, ale późniejszych raczej żaden nauczyciel nie zadaje i po prostu ma wszystko gdzieś, więc... Nie wiem, jakby, że tak powiem... U mnie nie ma tak łatwo, bo zawsze zadają mi pełno tego, no więc... No. Super, a do której klasy chodzisz? Ósma. Ja obecnie jestem w Kenii, więc tak średnio. Ja jestem w Argentynie akurat, ale... No. Ja generalnie się przedostałem do Laos nareszcie. Znaczy no my z Sylwestrem chyba powinniśmy się spotkać i zbudować ten statek w końcu. Tak, ja zostanę w Argentynie, bo... Poczekam sobie na was. No. Będzie tak lepiej. Ale wracając do tego pytania, czy grałem Maria. Nie, nie, to nie byłem ja. Ty ja też nie byłem. Gdzieś ja. Go? Mam no, na nagraniu, mam na nagraniu, że to nie byłem ja, naprawdę. Mam na jakieś parę logi. Limoneszka Switched Voice Channel. Sam po prostu. Sam. Dobra, wiecie, co proponuję przerzucić nam limonkę i z wziął. Nie, 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 nie. Pomysł, pomysł. Tego będzie świetny odcinek, ja to bez przerwy nagrywam. Po prostu zmontuję bez przerwy tej wypowiedzi. Zrobisz taki ten kompilację z tak, tak. Ja bym to mógł coś zrobić, ale było świetne. Tak. Tylko, że znaczy, bo na początku jak ona wchodziła, to ja chyba miałem jakby ekran ustawiony na Fortnite, ale trudno. Chyba i tak no. Będzie dobrze. To właśnie będzie genialne. Może być zdjęcie jakiegoś Ukraińca po prostu. Ile co mnie tu było, to chyba pora, żebym zniknął, bo za długo tu jestem, jeszcze nie namierzam. No gdzie jesteś? Dobra, ej zaraz wracam, bo dosłownie mnie matka. No nie no, nie, daj mu dokończyć. Stary, ja nigdy, ale dobra. Wyrzucił go ktoś. Dobra, i jestem. Panowie. Jak swoją drogą, to w logu nie pokazuje kto jakby przyrzucił, pokazuje jedynie ten. Ty przyniosłeś. Ty przyniosłeś, kurde, ja to widzę. No teraz tak. Pora wylosować jakąś grę. Czekaj, taka. Bo ja... No, patrzę. Zaskocz mnie. Wow, ale co to jest? Czyli zróbmy ten... Nie, nie mam pojęcia, co to jest. The Wild Heart. To jest? Kojarzę skądś te postacie, ale nie wiem skąd. A to chyba... Takiego... Była taka bajka na Nickelodeon. Jak ona się nazywała? Aż na Cartoon Network? O, wiem, o co ci chodzi. Nie, bo raczej mi to. Ej, bo mnie martwi, że jest 5 osób na kanale głosowym, z czego mówię 3. Chyba to instaluję w Forza 5, bo ja i tak w to nie gram w sumie. Cóż, gram Simulator. Ja tam gram w Forza czasami. No właśnie, nie. No nawet Minecraft tu jest. Czemu to jest Minecraft? Nie wiem, tu jest wszystko teraz. Game Pass jest świetny. Generalnie no. Microsoft, co on zrobił, to jest hit. Przecież tu jest wszystko w tym Game Passie. Nawet no, masz ten. Czekaj, ty tu masz nawet ten. Rozłączyli się. No to Sea of Thieves? Bo tam było Sea of Thieves, widziałem to, no to może jakiś znak. Nie no... Ej, tak no mimo Sea of Thieves, nie? Co nie? Żeby nie było ten tego, żeby nie było ten tego cringisty, żeby no ten tego, co nie? Żeby ten, no wiecie. Jaka sprawy długo pobierało, nie? A można przecież to chyba jutro zagrać na noc po prostu. Nie wiem. Co nie? No ale żeby nie było cringisu, no wiesz o co B. No ale panowie, no to tak jakoś... Nie, tak... no to ty chyba nie wiesz o co B. No właśnie chyba nie. I dalej brzmi jak wygastrowane jedzenie. No, dalej. Jak to jest możliwe? Palam pasty, Igor. Co ty na to? Sam. Palamy pasty. Ja się idę umyć. To ja też się... Naprawdę? No ty widzimy też... Widzimy się o 22:04. A to kiedy zagramy? Jezu, czemu ty zawsze mijesz godzinę, człowieku? Bo jeszcze sram. W wannie. Potem się w tym myję. Co my nie no, żartuję, na odwrót. Najpierw się myję, potem
Kiedyś, kiedyś byłem na obozie z tego boru wewnętrznego, ale to było już dawno temu. To byłem, miałem wtedy 7 lat, nie? Był taki pierwszy. Ten, na który tam pojedziemy, Igor, tam w styczniu, to tylko, że ja wtedy miałem 7 lat. I tam był jakiś inny, który miał 7 lat. I właśnie zesrał ręcznik. I potem się nim wycierał, bo było kolejka do kibla. I on uznał, że zesrał się do ręcznika. Być tym najlepszym, co może zrobić. Ten ręcznik był biały, a potem był prosty. On się wycierał, proszę. On się wycierał twarz. On uznał, że to było najlepsze, co mógł zrobić. To była kolejka do kibla, nie? I mógł, nie mógł donieść i on uznał, że najlepsze, co mógłby zrobić, a po prostu się zesrał. Najlepsze, co mógłby zrobić, to wysłać się w ręcznik. Ale... Wojtek. Wojtuś. Boże, on miał jedny ręcznik, ale on nie wpadł na to, żeby, no nie wiem, się po prostu już nie wycierać do końca, albo nie wiem, no po prostu, żeby się nie wycierać, tylko on zawsze to brał ze sobą i się tym po prostu okrywał. No Boże. Mógł chociaż ten ręcznik umyć. Ale co? Ale co? Jak można się zesrać? W ręcznik. Nie mogę, tego ale dlaczego on uznał, że najlepsze, co mógł zrobić, to zesrać się w ręcznik? To jest autentyczna historia, mówię ci. Jezu, ja już bym wolał... Ja już bym wolał, nie wiem, na podwórku po prostu. Gdzieś w szaki. Ja. Będziemy grać w Counter-Strike'em. Tak. A co za jakąś godzinę, bo Igor ci idzie. No. Czy nie? Ty też idziecie. Chyba, że jesteś Buda sami. Nie no, idę. Jeżeli ty, umieć w rzeczy, ty nie, jasne. Jeżeli ty idziesz, to muszę skorzystać z okazji. I też pójść. No, ale z tego nie. Czekaj, nie, musimy posłuchać. Musimy posłuchać, co ma do powiedzenia ta osoba. A może Ariel z Argentyny? Olek 21257. Hej. Hejka. No hej. Serwus. Ciao. Jak się macie, z co gramy? A czemu my? Mówię za siebie. No dobra, no ale w co gracie? No pogram z wami. No jak? Ale my idziemy grać w CS-a. Ale no. To nieobecnie. Nieobecnej chwili. No dobra. Jeżeli, że powiem, jedyną grą to, nie wiem, jakieś Pokémony są i Minecraft. No to zagrajmy w Minecraft. Nie, nie wiem, za to mówiliśmy to. Ironicznie, nikt w Minecrafta tu nie gra. Jest, ale kiduwa straszna, naprawdę. A masz CS-a czy nie? No, mam. O kurde. Panowie? Apexit? Tego się nie spodziewałem. Możemy zagrać w CS-a z sobą. No. Już chyba za dużo żądasz. Co? Możemy zagrać z sobą w Counter-Strike'a. Ale jak masz Faceita? Ja chcę, zagramy. A masz Faceita, czy nie? Mam. No. Faceita? No mam. O kurde, no to możemy. No nie, kończy mi się internet. Dzieci wyłączają, dobra, trzymajcie się, pa. Wojtku lampał dwa po prostu. No naprawdę. Panowie, z Argentyny. To idzie do nagrania. Jestem przerażony. To jest świetne. I czemu ta zwziola jeszcze siedzi tutaj? Wyciszona. Nie mam pojęcia. Może ona chce zagrać w CS-a. Ona ma Star Stable na profilowym. Nie wiem, co to jest. To jest gra. Dobra, to... gra codziennie. Chodźmy do ZW i no. Sugerujesz, że idzie ze mną? I CS. No, idę tam, przyjdę do ciebie, nie? Pomogę. No, weźmy, umyjmy się wszyscy razem. W trójkę. Tak. I na sprawę, że sobie do mojej... Igor, zmieścimy się w jednej... Zmieścimy się w twojej wannie? To coś już wyszło. No, zmieścimy, ale jak coś, to jesteś prysznic, gdyby to się zmieścił, to może tam siedzieć potem. To już tak to powiem, to chyba jest na sprawie, nie, na trzech kontynentach osobnych. Może być kłopot... Jak to transportem. Ja idę się umyć z rekinami w lesie, a dobra, idę się umyć z rekiny w lesie.
Ja Amazon, się... Amazonka to nie jest z tym, a dobra. Ja idę się umyć w bagnie. Ja idę się umyć w bagnie. A gdzie ty jesteś aktualnie? Ze swoją drogą, ej, czekajcie. Nie daję w kanii. Pamiętasz jak ci mówiłem, że jest ten serwer, nie gdzie pisałeś nie, tu mam tego pseudoadminę, tak, tak, tutaj ludzi przerzucam na kanał, obecnie jest 8 osób na kanale, właśnie im wszystkim, żeby poprzerzucam na jakieś osoby za kanały. Z jakimś multikontem. I zaraz, gdzie? Obecnie przerzucam po prostu. Dobra, ale Kasper, jak ty jesteś w Kenii, to proponuję, żebyś poszedł do kanału Suezkiego, tam razem z parowcami byś pływał. No, mogę. I przesunął. Już nikogo dobra, nie ma w tych kanałach osoby. Że tak powiem. Zewy. Z mojej obserwacji wynika, że wróciłem pierwszy. No cóż. No to może jakaś gra w LoL'a? Założę się, żebym mógł takie trzy zagrać, zanim Igor wróci. Miałem zrobić epickie wejście, ale byliście zmiutowani i w sumie uznałem, że zrobienie epickiego wejścia, jak nikogo nie będzie, to będzie kimdziecu. Nie wiem, czy bez wróci, nie wiem, nigdy. No... Pewnie nie wiem. Pewnie Marsz czy Freda, jak to mówię. Nie wiem, kto tak mówił, ale nie słyszałem takiego opisania, naprawdę. Brinkinzi, Brickelberg. Marsz! Wiem czym. Oglądałem kiedyś z kolegą Big Mouth, kojarzysz? Głupie trochę to jest. Które? Ale Big Mouth, kojarzysz? Nie. Aha, Big Mouth! No, pamiętam Big Mouth. To, oglądałem to. Też to oglądałem. Okropne to jest. No to okropne, ale tam i tak chyba właśnie to było Marsz. Marsz czy Fred? To jest genialne. Naprawdę. Marsz czy Freda. Naprawdę. Koleś, to jest strasznie gościa. Nie, po prostu czuję, że on to słyszy i to miało go wkurzyć. Aha, to ty, on rzeczywiście może to słyszeć. Jest no tylko wyciszony. Słyszy co, nie? Na pewno to słyszy. Co za bambior. Tylko jeszcze raz uda, że wyścisz z ławki. No. Boże. Myślę, że go to co najmniej wkurzyło. Ja myślę, że on próbuje zachować zimną krew czy coś. Nic nie mówi. Myślę, że się tam śmieje jak proci w tym momencie. Ja nie wiem co ja myślę. Ale... Nie no, ale to jest oczywiste. Nagle mu się wyłączyło wyciszenie słuchawek. No niemożliwe, że to się samo zrobiło. Ja myślę, że Marcz przyjadę teraz pod nasz głos. Tak. Ja też tak myślę. No. CBS. Wiem, już to robisz. Trzeba zrobić mu, może jakieś ASMR mu zrobimy. Weź dotknij tego, nie? Mikrofonu, nie? Albo Freda, nie wiem, w sumie obłędnie. Dmuchnij mikrofon. ASMR. Yeah, mlaskaj coś. O Boże. To brzmi jakbyś jadł powietrze. Najpierw wdychasz to powietrze, a później mlaskasz. To nie ma sensu. O Boże. O Boże. Co to ma znaczyć? Mam pomysł, co zrobię. Co powiem, jak wygram tę grę. Czy ty pijesz wodę?
Dmuchanie w mikrofon. Wyślij 50 PLN. Ej, może ssanie penisa ASMR. Co? Ssanie penisa ASMR. Może nie. Aż tak ściągnięty nie jestem, co nie? Chyba, że przyszedł pomóc, co nie? No. Musisz sobie zrobić taki nawyk, że zawsze jak wchodzisz do toalety, to robisz 5 przysiadów. Był gościu, który tak robił i według niego to sprawiło, że jest umięśniony czy coś. Do jasnej, ciasnej. Ile się na tym lolu jeszcze zostało, bo nie ma co... Nie wiem, no ale nie, jakby... Na początku wygrywaliśmy, a później... Nie wiem, mój team to jest taki ściek po prostu, ci debile nic nie potrafią zrobić. Nie wiem, ale w ogóle chyba polega na tym, że jesteś kulką, po prostu latasz. Ale w której grze? A nie wiem, jakąś grę z Game Passem. Aha, chyba kojarzę. Karolek to może kiedyś nagrywał, jak byłem mały, to pewnie oglądałem. Ale to nie wiem, może. Ja oglądałem raczej pajaca. No, znaczy on jest chyba tym, homofobem, nie? Bardzo. No, no tam, no chyba, on tam mówi, że no dopóki nie zobaczę geja na ulicy, to jest spoko. No, ale ja jestem tolerancyjny. Nie, ja jestem tolerancyjny, ale jak zobaczę geja, no to ja za moje czyny nie odpowiadam, nie? Generalnie, no. Nie, ja jestem tolerancyjny, ale wiecie, pedałów to ja nie toleruję. Jak można w ogóle? A jak oni nie tolerują tego, że ja ich nie toleruję, to oni są tolerancyjni. No. I to jest ten gość, który był sprawdzić przez banan challenge z wymiotową. Znaczy, ale co, w sumie to jaki to ma związek z tym? A nie wiem, żaden. No ale tak się był debilem, nie? No... Nie wiem. Ja nie rozumiem, znam się. Jaka jest egzystencja tej kulki, po prostu lata mi skacze. To pewnie jest ta gra. Czekaj, mogę na Discordzie zobaczyć, jaką grę grasz? To patrz stream. A nie znam tej gry. To jest głupie. Nie wiem, o co chodzi, bo zlada z tekuletką. I animacja tego dymu jest tragiczna. Nie podoba mi się. Zrobiłbym lepszą. Zrobiłbym lepszą. Brzmi się jak jakiś, nie wiem, Janusz. A prawdę, zrobiłbym lepszą. Znaczy ja pewnie też, jakiś tutorial wystarczy. It's my ulicy games. Wow, ej, na Robloxie. Normalnie. To u nas crashu. Ty, ale to jest satysfakcjonujące, przecież to jest niemożliwe. Jakie to jest świetne. A, zginąłem, dobra, to jednak jest taki satysfakcjonujący. Myślałem, że się nie da zginąć. A nie, nie zginąłem, okej. Okay. A to jednak mega. No jak można kulką zginąć? No, co się stało? Spościła się. Właśnie. Aha, dysk. Jakaś shift, to ona tak lata i istniał dysk. Ej, to jest super. No, fajna gra. Jest double jump. Jak to mówią, ej, to jest mega satysfakcjonujące. No, ej, dawaj, na jakieś podcasty to można iść. Tak. Nie wiem, no, idziemy całym teamem na nich. Jak przegramy, to w ogóle... No, to nie ma sensu. Kto pytał i tyle. No, to plus jeden. Takie całkiem mocne w sumie. Jezus Chrystus, to jest świetne. O kurczę. Jest Maurycy wzruszenie. Ultra. Zastanawiam się, czy można zrobić coś więcej oprócz... Oprócz tego, o czym jest gra. Tak. Latania kulką, bo nie wiadomo w sumie, czy... Co to jest? Kulka po prostu. A ja już grałem kiedyś w League of Legends. O Boże. Strzelcy wesoły. Wrócił! Wrócił! Magin. Czemu przez to całe pół godziny nas słuchał? Się onanizował. Nagrywanie trwa już godzinę i 30 minut. Po co?
Nie wiem. Jakby ja będę z tego wycinał jakieś najlepsze momenty pewnie. Jak na przykład wchodził ten dziwny gość z ukraiński czy coś. Sklep z przedmiotami. Obelix! 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 Co? Żartuję, żartuję. Nie, i tak to zweryfikuję, To był, żart. Dobra, żaden żart, jak ty teraz żartujesz, to był żart. Z tym przyrodami. Też nie mam, ale oni są mega mało HP mają, będą się leczyć, możesz mi teraz ten podnieść, jak się leczą. A nie, dobra. No cóż, myślę, że jednak ta maszyna to jest trochę zły pomysł. Mamy rację. Nie wiem, czemu ja to tak zawsze długo nagrywam, w sensie to jest tak bez sensu z mojej strony. Właśnie, to prawda. Zakończę to w tym momencie, teraz, dosłownie. Boże. W tym momencie to kończę. Do widzenia. Servus, z tej strony Kaga, to jest takie krótkie info, co nie wiem, że tego... Że jesteś całym widzem, to po pierwsze dziękuję, a po drugie... Ostatnio trochę mniej prawie podcastów było. Głównie przez to, że w sumie, jakby to powiedzieć, nie mieliśmy pomysłu ani za bardzo motywacji. Uwielbiamy robić prawie podcasty, ale musimy mieć dobry pomysł i musimy dobrze to wykonać, a nie chcemy dawać wam jakichś gówna, więc no, do widzenia.